Parku Starego Miasta w Mielcu spotkaliśmy pana marszałka Władysława Ortyla. Dzisiaj jest Dzień Narodowy Żołnierzy Wyklętych. Panie marszałku, proszę powiedzieć kilka słów na ten temat. Ja myślę, że to ważny dzień w celu przywracania pamięci dla tych ludzi, którzy bardzo dużo dla naszego kraju zrobili, walczyli o wolność, niepodległość i oczywiście najczęściej ginęli w tragicznych warunkach, w katowniach ubeckich. No myślę, że po wielu latach jest ta pamięć przywracana. Cieszymy się bardzo, że tą pamięć bardzo często przywracają młodzi ludzie i w tym uczestniczą. Wycofywana jest lekcja historii przez nasz rząd, ale w to miejsce obywatele pojawiają się swoją aktywnością i to bardzo dobrze. Organizacje pozarządowe, najcieszę się, że Mielec też dołącza do tych wielu miast, których dziś w Polsce, w województwie podkarpackim odbywają się uroczystości upamiętniające ten dzień. Dziękuję bardzo.